Cześć, Gosia Piasecka i wracają dla Was przygotowane przeze mnie newsy. Na pierwszy ogień idzie inauguracyjny odcinek, w którym opowiem Wam, co się działo w miniony weekend w amatorskich cyklach rajdowych, czyli kajotesy i pojeżdżawki. 13 lutego w sobotę odbyła się pierwsza otwierająca sezon runda Motul Rallyland. Dla startujących przygotowano odcinki specjalne o asfaltowo-betonowej nawierzchni. Do pierwszej rundy zgłosiło się ponad 60 załóg. Pierwsze miejsce w generalce zajęli panowie Paweł Pisz i Radosław Mroczkowski w Subaru Impreza. Za nimi zameldowali się Piotr Korzeniewski i Maciej Ziobrowski w Subaru Impreza GT, a Tomasz Jurkun i Roman Iwaszko, także w Subaru Impreza, uplasowali się na trzecim miejscu. Również w sobotę miała miejsce czwarta runda zawodów Bydgoski Mistrz Kierownicy. Impreza odbyła się na bydgoskim kartodromie, a zgłosiło się ponad 30 kierowców. Trasa przywitała zawodników mokrą i śliską nawierzchnią, która z minutę na minutę przesychała, sprawiając, że rywalizacja toczyła się o ułamki sekund. Na najwyższym miejscu podium ostatecznie stanął Wojciech Klusek w Hondzie Civic, zanim z niedużą stratą zameldował się Przemysław Wójcicki BMW E36, a trzecie miejsce podium uzupełnił Tomasz Bilski w Hondzie Civic. Sobota była obfita w amatorskie imprezy, także tego dnia odbył się trzeci zimowy Grand Prix Białegostoku. To pierwsza runda zawodów, która jednocześnie oficjalnie rozpoczynała sezon rajdowy na Podlasiu. Impreza odbyła się na terenie stadionu miejskiego i miała charakter sprintu. Nawierzchnia była równa, składająca się z całości z kostki brukowej. Próba była pokonywana 3 razy w jedną stronę oraz 2 razy w przeciwną. Łącznie kierowcy mieli do pokonania 5 prób. Na starcie stanęło ponad 50 załóg. Klasyfikację generalną wygrała rodzinna załoga. Bracia Dziadosz, Sebastian i Marcin w Hondzie Civic VTI. Za nimi w Peugeotie 106 XSI stanęli Marcin Dziewiątkowski i Tomasz Kraczko. Trzecie miejsce podium uzupełnili Tomasz Wasilewski i Karolina Kiszko w Mitsubishi Evo 10. generacji. W niedzielę 14 lutego na torze wyścigów konnych w Warszawie odbyła się druga eliminacja Moto Integrator Królewski Winter Cup, organizowany przez Automobil Klub Królewski. Dla zawodników przygotowano niezwykle ciekawy i technicznie 2,5-kilometrowy odcinek przejeżdżany 4-krotnie, podobnym do trasy słynnej warszawskiej Barbórki. Impreza cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem, ponieważ w momencie otwarcia listy zgłoszeń w ciągu godziny swój akces zgłosiło ponad 100 załóg. Ostatecznie do imprezy przystąpiło ich 120. Generalkę wygrał wylicencjonowany zawodnik jadący Mitsubishi Lancer Evo, a był nim Grzegorz Waszkowski. Ciekawie było natomiast na drugim i trzecim miejscu, ponieważ była dokładnie to ta sama załoga, tylko panowie się wymieniali za kierownicą. Na drugim miejscu zameldował się Marcin Szprot, a trzecie należało do Pawła Mieczkowskiego. Panowie wymieniali się Mitsubishi Lancer Evo 9. generacji. A że był to rajd walentynkowy, dla par jadących wspólnie ufundowano specjalną nagrodę. Zdobyli tę nagrodę jadący Subaru Impreza Yeti Arkadiusz i Katarzyna Bałdyga. Najszybszą z pań była Agnieszka Załęcka w Hondzie Civic. W Święto Zakochanych odbył się po raz trzeci walentynkowy Wrak Race Centrum. Zawodnicy startujący w zawodach rywalizowali o Puchar Burmistrza Zelowa. Do imprezy zgłosiło się ponad 30 ekip męskich i ponad 10 kobiecych. Panowie i panie ścigali się w oddzielnych klasach, w których panowie mieli do pokonania 4 rundy eliminacyjne. Każda runda to 20 minut, po czym miały miejsce 2 półfinały i finał z dystansem 15 minut. U pań natomiast czas rundy był skrócony do 15 minut, a ścigały się one w 2 rundach eliminacyjnych. Finałowa runda to już 10-minutowa rywalizacja. W klasyfikacji pań wygrała Ewa Stępnik. Za nią na drugim miejscu znalazła się Donata Leśkiewicz. Trzecie miejsce podium uzupełniła Julita Olejniczak. U panów wygrał Krzysztof Kunas. Na drugim miejscu odnalazł się Łukasz Kwiatkowski, a trzecie miejsce należało do Jacka Konopińskiego. To już wszystko w tym odcinku. Zaczynamy się słyszeć co tydzień w środę.